No i witam serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku Stacy Planet. No i wracamy do naszego kochanego lisa, który zaczyna od jedzenia rangerów, którzy nie mogą nam nic zrobić. A przynajmniej na razie nie zaczęli w nas rzucać, nie wiem dlaczego, chyba się nas boją po prostu. Ale widzieć metrowego lisa to w sumie bym się nie dziwił, no nie? Jakieś autko nas tu, próbuje potrącić. No i udaje mu się niestety, bo jestem gałganem najgorszym na świecie i się daje po prostu łatwo. A tę łapkę w górę zostaw, będzie mi bardzo miło. Jakbyśmy wbili 2000 dla tego lisa, byłoby super. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mogłoby być super. Weź wyślij sobie, zjemcie samochodzie, kurde. No, nie myśl sobie, że ten... Nie myśl sobie, że ja ci dam tutaj, a widzisz jak cię ominąłem, kurde, nie spodziewałeś się tego. No, w ogóle rośniemy już powoli, auto zaraz będziemy mogli jeść. Ale to jeszcze, o właśnie, to już jest ten moment, gdzie możemy jeść auta. To skoro możemy jeść auta, to coś większego musi się tu pojawić, typu czołg? Czy nie, czy to tylko samochody będziemy tu jedli? Chyba tylko samochody będziemy mogli tu jeść. I tutaj rozumiem, że to jest misja typu na bardzo szybko, żeby zdobyć większą ilość gwiazdek. Bo inaczej tutaj, no pewnie raczej trzech. Ej, nie, lol, przecież ja wbiłem więcej sam punktów. Dobra, myślałem, że wbiłem 3600 punktów, nie było tak niestety. Amazing, zobaczmy co jest amazing. Okej, okay. O nie, najgorzej. W sensie, jest to co, nie, dobra, przepraszam was za Facebooka. Ej, najgorzej na świecie, come on, no. Nie mogę was jeść! Ale najgorzej ten. To jest powtarzalny poziom, nie? Żeby zdobyć 3 gwiazdki. Nie ma innego bata, bo no, skąd ja miałem wiedzieć, że mniejsze zwierzęta są po prawej, a nie po lewej, no. I znów nie tutaj, no. Halo, tutaj też, nie? Tutaj? Okej, okay, tutaj będą, super. Okej, dobra, zjedzone. To teraz możemy jeść was. Super. Czyli teraz musimy się cofać. O Jezu. Najgorsze jest to, jak ja skręcam w ogóle tam, gdzie nie chcę iść. I to mnie denerwuje mocno, bo chciałbym skręcić sobie na przykład, to już mogę jeść owce, super. O, nareszcie, dziękuję. No, w końcu mogę olać to. O, dobra, rozumiem, że zjedzenie krów i tak dalej to jest więcej punktów, czyli tu trzeba z głową podejść do tego poziomu. Watch out! Czyli mamy za zadanie uważać na jeżdżące auta, które się rozwalają. Gdzie są niebieskie autka? Moje niebieskie oczu! A, mam cię. O, to chodziło, dobra, kolejne niebieskie autko mamy. I możemy krzaki jeść, dobra, super, jak możemy krzaki jeść, to już jest dobrze. Bo to jest free rośnięcie. I padałoby z tego skorzystać, Jezu, co ja robię, nie? Jakby sam sobie podcinam skrzydła. Chciałbym powiedzieć, że na spokojnie to podejść chciałbym, nie? Ale bardzo ciężko jest zdobyć te niebieskie. O, możemy traktory jeść, super. Bo to już jest. To już, no musiałem wpaść przez przypadek. W ogóle jakieś dziwne ściny mam, w sensie. Ta postać mi się tak trochę jakby teleportowała, ale może mi się tylko wydaje. Tu mamy traktorka, tutaj też jest traktorek. No i tu i też jest traktorek. Tutaj jeszcze widzicie, tak wiecie, biegniemy. I on nagle takiego boosta dostaje. Nie, może to jest, nie wiem co, może to jest po prostu super umiejętność tej postaci, no kto wie. No ja tam nie wiem, ale to jest przy momencie sprintowania, jeśli się nie mylę. Tak, to jest w momencie sprintowania, więc może my mamy takie wybicie się, takie jeb. Dobra, już możemy mieć wszystkie auta. W sensie wszystkie tiry to bardzo, bardzo fajnie. Bo tiry są fajne. Nie powiem, tutaj traki maki. Siup, tutaj taki, siup, jemy sobie tak, wszystko jemy. Tutaj też, tutaj tak, ładnie, no dobra. To jest chyba jeszcze ostatnie tirki. Dziękuję, zjedzone. Czy będą 3 gwiazdeczki? Będą 3 gwiazdki, bardzo dziękuję. 10. poziom, lecimy. Tak, to jest kamera. No to bardzo dobry początek, uważam. Wow, halo, helikoptery. No proszę za ten.
proszę zatrzymać swoją działalność jakkolwiek. Au. Dobra, tu jest helikopter, czyli zaczynamy od Kamel. Czemu mi zabijać jedzenie? No i mamy helikoptery, możemy jeść w końcu, nareszcie. Chodźcie tu, ja wam dam. W ogóle bardzo celne one są, jeśli chodzi o moby randomowe, to naprawdę nie chybiają, jeśli chodzi o to. Dobra, helikopter kolejny, tutaj też ciebie zjemy, helikopter w ogniu. No ja wam dam, kurde, moje jedzenie. Moje jedzenie zabijacie, jakby ta zniewaga wymaga waszych metalowych części. Ziup, 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 ziup. Bardzo ładnie, tutaj gdzieś jeszcze chyba powinien być helikopter zjedzony. Super, w ogóle 5-metrowy lis prawie. Jakbym spotkał takiego, to bym się bał, naprawdę. A to jest też, że wiecie, o dziękuję, że 5-metrowy lis i nie mogą z niego basułką strzelić czy coś. Przecież ja bym tak zrobił, szczerze mówiąc. 11 poziom, okej, okay, to jest znów jakiś taki coś a la labiryntu, powiedzmy. Dobra, w sumie wolę podejść do tego na spokojnie, bo jak zawsze będę miał taki problem, że wiecie, bo jak biegniemy za szybko, to bardzo dużo omijam tych rzeczy. Chociaż teraz no, oczywiście możemy sobie pozwolić na bieganie tutaj między tymi belami, żeby te traktory złapać, bo tutaj się najwyżej odbijemy od czegokolwiek. Dobra, tutaj te bele siana, tak, bo to są bele siana, jeśli się nie mylę, przynajmniej tak to wygląda. Okej, okay, jeb, wszystko jemy. Tak pilnuję, żeby nie urosnąć na tyle. Chciałem zjeść tamten domek po prostu i może to dlatego. Zero gwiazdek? Okej, okay, ostatni dzień, w każdym razie zaczynamy ponowną historię naszego liska małego, który musi być duży i silny, więc no mam nadzieję, że damy radę. Te krikety to w ogóle, jak to się nazywa, to jest totalny Resident Sleeper, uważam. Ale no co ja mogę powiedzieć, no zaraz urośniemy i będzie się działo więcej ciekawszych rzeczy. Już gekonki możemy jeść, jesteśmy więksi i silniejsi, są już tu te żaby przeklęte, nie? O, nienawidzę ich. Nienawidzę tych przeklętych żab, głupie, oho, dobra, to... Najgorsze, że są, że one są dwie, a ja jeden, czy ja mógłbym mieć kolegę? W ogóle jest multiplayer tutaj, co ciekawe. Tylko, że to jest lokalny multiplayer, więc to jest słabe bardzo, uważam. Ale jest tak, nie wiem, taka ciekawostka, po prostu wam rzucam, bo pisaliście mi, że nagraj z gratisem to i takie, no jasne, nagrałbym, tylko problem jest taki, że on mieszka jakieś, nie wiem, 250 km ode mnie i takie, no ale nagraj z nim. Przecież to nic trudnego, nagraj z nim po prostu. O, stanowa mi żaba mi nie skrzywdziła, ta żaba jest fajna. Znaczy, dobra, przynajmniej w teorii, no nie, no proszę mnie zostawić, no. Proszę mnie tutaj nie dotykać. No i w końcu te złe, niedobre ropuchy jesteśmy w stanie jeść i zaraz będziemy mogli jeść króliczki. I jak będziemy mogli jeść króliczki, to już w ogóle będzie z głowy, tak mi się przynajmniej wydaje. No, jestem ciekawy, na jaką wielkość my jesteśmy w stanie urosnąć w sumie. Ła, to było głupie, na jaką wielkość jesteśmy w stanie urosnąć. Bo wydaje mi się, że teraz powinniśmy móc zjeść coś większego. Na pewno ostatni potworek, który mamy tutaj w samej grze, na pewno zje jakiś wszechświat czy coś, jestem tego pewny. Ale... Dzik! Przepraszam. Tak. Możecie mi na zdrowie napisać czy coś, będzie mi miło bardzo na pewno. No, kurde, co tak, przepraszam, w sensie nie wiem co się stało, że tak se kichłem. Kikichło mi się, dobra. Czy to jest już ten moment? Nie, jeszcze nie. Myślałem, że już tutaj wojskowi się mną zainteresują, ale jeszcze to nie jest ten moment, na szczęście. Jemy tutaj darmowe rzeczy jak możemy, czyli typu drzewa są zawsze darmowe, okej. Kangury już możemy jeść, to te owce też zjedzmy przy okazji, skoro już tu jesteśmy, kangurka też weźmy. To co, jakby zaraz jakąś krowę będziemy mogli zjeść, dobra, tutaj ciebie zjemy, ciebie tak samo, okej. Ciebie kangurku i możemy krowę, nie, jeszcze krówki nie możemy, ale to kwestia chwili tak naprawdę, dobra, bo tu już pewnie już mógłbym zjeść ją, dokładnie tak, dobra, posprzątajmy tutaj po swoich zabawach, w sensie po swoich zabawach, no wiecie o co mi chodzi.
Posprzątajmy tutaj po prostu wszystko, co możemy. Jakby najprościej. Wszystko, co możemy. Tutaj jakieś owce, dużo tych owców jest. Co prawda one dają mi po centymetrze, ale lepszy w sensie lepsze 10 centymetrów niż nic. No, dlatego jemy sobie drzewa. Krowy dużo dają. Krowy jeszcze nam dużo dają. Tak, o, może tak to powinienem powiedzieć, że jeszcze nam dużo dają. Ale już pomalutku nie, jeszcze tego nie możemy zjeść. Dobra, ale zaraz będziemy mogli zjeść ciężarówkę. O, tak, tutaj ten domek zjedzony. Ej, ale w sumie jesteśmy niedługo przy końcu. Jesteśmy prawie przy końcu i po prostu jest taka lipa, uważam. W sensie troszeczkę. Dobra, już możemy jeść czołgi. A jakby nie będziemy jakoś mega duzi. Ej, smutno mi jest, bo ja czekam właśnie na te momenty, kiedy będziemy mogli jeść. Kiedy będziemy mogli jeść sobie. No wiecie, o co mi chodzi. Takie całe wielkie planety, wielkie miasta. Bo o, tu tutaj teraz coś się powiększyło nam, że jemy okoliczne farmy. No ale to są takie, no. No okej, okay, no bo widzę, że to jest już koniec, nie? I tym samym tu gdzieś mamy już tak totalnie koniec na. Tym pewnie, dokładnie tak. Zdobyliśmy 30. A tutaj to był dingo, nie? No i dalej jest pingwin i mamy pingwina i tego duszka jakby, więc to będzie w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i cześć.